Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam ludzi normalnych, takich normalnych. W moich ustach, kiedy mówię, że ktoś jest taki normalny, to jest największy komplement, ponieważ oznacza, że on nikogo nie udaje, że on jest autentyczny. Chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali troszeczkę na temat autentyczności. Bo to jest coś, co ja absolutnie uwielbiam i mam głęboką świadomość, że jest to cecha dzieci Bożych, że kiedy przychodzi Bóg do naszego życia, to stajemy się autentyczni. Przestajemy udawać na początku przed Bogiem, potem przed samym sobą, potem przed innymi ludźmi. I Bóg wyzwala nas z tej chęci pokazania się w takim dobrym świetle, że ja jestem taka fajna. Taka jestem mądra, taka wygadana i w ogóle elokwentna. No i jaka mądra i jaka wykształcona, ile ja to mogę. W świecie mamy tego bardzo dużo. Są różne techniki, jak zrobić wrażenie na innych ludziach. Tutaj, nawet na YouTube, znajdziecie mnóstwo filmików, różne sposoby, jak zrobić wrażenie na płci przeciwnej albo nawet na tej samej, jak zyskać grono wielbicieli, jak zrobić dobre wrażenie na komisji egzyminacyjnej, czy jakikolwiek. Jakikolwiek wpływ, byśmy chcieli wywrzeć na innych ludzi, to możemy znaleźć sobie takich nauczycieli, którzy nas nauczą manipulować, manipulować innymi, czyli zakrywać prawdę, albo prezentować ją tak, żeby była taka super atrakcyjna, a ukrywać te rzeczy, które są niefajne. Tymczasem Bóg działa zupełnie inaczej. Jego przemiana, która przychodzi, ona przychodzi od wewnątrz. Od wewnątrz na zewnątrz. Wszystko, co się dzieje na początku, się dzieje w sercu człowieka, w jego sercu, w jego myśle, odnowione myślenie, odnowione emocje, odnowione patrzenie na świat, i to zaczyna wpływać na to, jak wygląda nasza twarz, jak się zachowujemy, jak patrzymy, jaki jest ton naszego głosu, czy stajemy się pewni siebie, to, to ta pewność siebie na początku jest w środku. A później dopiero wylewać na zewnątrz. Człowiek, który jest nienawrócony, on będzie Ciebie uczył technik, jak udawać osobę pewną siebie, jak pokazać otoczeniu, że znasz swoją wartość. I to oczywiście możesz się tego nauczyć. Mnóstwo ludzi się tego uczy. Przypuszczam, że politycy bardzo są w tym wyspecjalizowani, prawdopodobnie politycy i kaznodzieje i właśnie duszpasterze są mistrzami w tych kwestiach, ponieważ oni są ludźmi wpływu. I ten wpływ jest zawsze taką pokusą mocną, żeby wywołać jakiś wpływ, żeby, żeby wywrzeć wpływ, żeby, żeby przedstawić się jako ktoś. Tak? I można nawet ulec takiej łudzie, że zaczynam sama myśleć o sobie. Przez pryzmat tego, jakie wrażenie zrobiłam na innych. To już jest taki wyższy stopień, myślę. Ale Bóg uczy nas prostoty, bycia prostymi, zwykłymi ludźmi, mówienia o swoich słabościach, bycia takim, jakim jestem, nieudawania. To zaszczędza bardzo dużo bólu, skraca naszą drogę do uzdrowienia, do regeneracji. Kiedy my nie udajemy przed sobą, nie, do, nie udajemy przed innymi, przychodzimy do Boga i też pokazujemy się takim, jakim jesteśmy. To wtedy dopiero Bóg coś może z nami zrobić. Wtedy to jest pierwszy krok do tego, żeby nasza wina, nasze ograniczenia zostały zmazane i żeby Bóg mógł nas odbudować jako innych ludzi. No, ale żeśmy jeszcze nie sięgnęli do wersetu biblijnego, tak więc otworzymy sobie dzisiaj Ewangelię Jana, 10 rozdział i w czternastym wersecie czytamy takie słowa. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce. A moje nie znają. Może pomyślicie, co to ma wspólnego z tą autentycznością. Ale czytamy o tym, że Bóg zna swoje owce, a one znają Jego. Widzicie, to słowo znać, ono ma głębokie znaczenie. To nie jest tylko wiedza, że ktoś istnieje. Aha, no ja wiem, że jest Bóg, a Bóg wie, że my jesteśmy. <grym> to nie tak jest. To, to jest poznać kogoś. To znaczy mieć głęboką relację z kimś, na tyle, na ile ta osoba się odsłoni przed kimś. I to poznanie nas przez Boga jest jakby oczywiste, no bo Bóg nas stworzył, tak On widzi nas, On właśnie przenika nas, tak jak mówi Psalm 139, On z przodu, z tyłu, z każdej strony, On nas zna. Ale to jest też mowa o tym, że owce znają Jego. Tak więc Bóg odsłania się również przed swoimi owcami. On chce być poznany. On też jest autentyczny przed nami. On nie gra gierek. On nie ma politycznych zachowań. On nie chce nami zmanipulować, zaciemnić sytuację, zamylić nam oczy. Nie, on chce pokazać się takim, jakim jest. On nie ma nic do ukrycia i ceni sobie to. I ceni sobie to, że owce również nie chcą mieć nic do ukrycia. Bo to, że Bóg nas zna z każdej strony, to jest jedna Prawda. Ale inna prawda jest taka, że możemy pomimo tego faktu przychodzić do Boga i udawać przed nim. Udawać tak, jakby on nie widział wcale. Myślimy, że przed ludźmi udajemy, się udaje, to przed Bogiem też możemy udawać. I to jest po prostu to jest głupie, tak? Ale my to robimy w kółko. Tymczasem Bóg by chciał, żebyśmy przychodzili i mówili mu o, o tych różnych rzeczach, które mamy wewnątrz, tak, jakby on o tym nie wiedział. Tak jakby po prostu słyszał po raz pierwszy. Nie dlatego, że on musi znać fakty, bo on fakty już zna, ale on potrzebuje komunikacji z nami na poziomie szczerości i otwartości. I oczywiście ta relacja, o której ja mówię, wymaga, wymaga odwagi. Tak? Wymaga odwagi, żeby być autentycznym przed kimś, to wymaga odwagi. Ale im więcej poznajemy naszego Pana, to widzimy, że On jest dobrym pasterzem. On jest dobrym pasterzem. Nie wiem, jak to mam powiedzieć, żebyśmy naprawdę zrozumieli to, że on jest dobry, dobry. To znaczy, nie zrobi nam krzywdy. On nie zrobi nam krzywdy, kiedy my przychodzimy do niego, jesteśmy autentyczni i mówimy o swoich słabościach, o swoich zmaganiach, o tym, z czym sobie nie radzimy. To po pierwsze, tak jakbyśmy ps spuszczali z siebie powietrze. To jest bardzo zdrowe, bardzo zdrowe na stres, na napięte mięśnie to mówię o ciele, ale jest bardzo zdrowe dla naszej duszy. Spuszczamy z tonu, że tak powiem. Schodzimy do poziomu, jakim powinniśmy być zawsze. Tak? Nie udajemy. To orzeźwia naszą duszę, to nas odświeża. I jest to przede wszystkim takim miejscem, gdzie Bóg również odsłania swoje serce. My poznajemy Jego, On poznaje nas, poznajemy się nawzajem, my jesteśmy autentyczni, On jest autentyczny, wiemy o co chodzi. Wiemy, jak to wszystko się skończy, to się dobrze skończy, ponieważ Bóg nie zostawi nas w takim stanie. On jest dobrym pasterzem. On, kiedy widzi, że owca cierpi, on nie zostawi tego tak. On nie spocznie, póki nie zmieni tego stanu. I ja, ja prawdę mówiąc, powiem wam, że przez te wszystkie lata, na pewno też, zresztą, możecie to zaproserwować w moim życiu, kiedy sobie obejrzycie filmiki, które nagrywałam 3 lata temu. Specjalnie ich nie ściągam, specjalnie żeby zobaczyć, jak też mnie Bóg na przykład prowadził w nagrywaniu filmów. Oczywiście to jest tylko jakiś wycinek mojego życia. Mocno nieobiektywny nie i nie, nieprzekrojowy, nie ale jednak jakiś wycinek, żeby zobaczyć, jaki postęp zrobiłam. Przez to, że. Wierzę, że teraz jestem bardziej autentyczna niż byłam na początku, gdzie starałam się, żeby te filmiki takie były eleganckie i, prawda, energiczne i punkt po punkcie i tak dalej. I Bóg wyprowadzał mnie z tego, przez to, że czułam się coraz bardziej bezpiecznie z Wami również, ale chyba przede wszystkim z Bogiem. Wierząc, że kiedy będę dzieliła się taką, jaką jestem, to będę zbierała dobry owoc tego. To wynosi działy fajne rzeczy i widzę, że im bardziej jestem sobą, im mniej udaję, im jestem bardziej szczera, im mniej się zasłaniam pewnymi rzeczami, to po prostu jest lepsza atmosfera. Daję też prawo innym wtedy, żeby oni byli słabi, żeby oni byli autentyczni, żeby byli szczerzy i wytwarza się świetna wspólnota między nami ludzi, którzy są autentyczni, normalni, nie udają, że nie mają grzechu, kiedy go mają. Nie udają, że nie mają problemów, kiedy mają problemy. Nie udają, że są bardzo duchowi, ponieważ tą duchowość, świętość w człowieku poznajemy nie po tym, że on jest idealny, że on nie ma problemów, tylko poznajemy po, po pragnieniach jego serca. Do kogo on, o kim on ciągle mówi, czego on ciągle pragnie, co jest tam głęboko w nim, jaka tęsknota, która jest wyrażona, Tą świętość widać po wyborach, która, które, które są podejmowane. Tak więc, no właśnie, dzisiaj takie wyzwanie do bycia autentycznym. Drogi Boże, my wiemy, że, że jest wiele sfer naszego życia, jest wiele miejsc, w których nie możemy być autentyczni, ponieważ żeśmy się tak przyzwyczaili. Nie umiemy nawet, po prostu nie wiemy jak. Nie wiemy, nie wiemy jak. Może jest to nawet wymagane, żeby jakąś rolę grać, ale my nie chcemy żyć tak jak ten świat. Nie chcemy według zasad tego świata postępować, tylko chcemy być niewinni jak gołębice, nieskazitelni jak gołębice. Chcemy być łagodni. Chcemy wbrew temu, co robią inni ludzie, być otwarci. Być może narażeni na atak, być może ryzykujemy w ten sposób, że. Że ktoś nas zrani, ale Ty jesteś z nami i Ty nas chronisz. I ja wierzę w to, że kiedy będziemy tak postępować, to Ty będziesz nas prowadził do głębi relacji z Tobą. Będziesz odkrywał swoje serce przed nami. Będziemy czerpać z Twojego serca. Także żaden człowiek nie będzie w stanie nam zrobić żadnej przykrości. Przez żaden zły komentarz, przez żadną złą uwagę, złośliwą, podłą. Przez żaden akt wykorzystania naszej słabości, tego że, żeśmy się zwierzyli, a ktoś to wykorzystał, nie wiem, upublicznił, zrobił sobie śmiech z tego, my nie będziemy zranieni, my nie będziemy przygnębieni, pognębieni, ponieważ Ty jesteś z nami i Ty doceniasz to, że chcemy iść prostą drogą, że chcemy być szczerymi, normalnymi ludźmi, którzy nie udają, którzy też się zmagają, ale przyznają się do tego, że Ciebie szukają. I przez to wskazujemy też innym, gdzie jest wybawienie. Proszę Boże, uczyń nas normalnymi ludźmi. Chcemy być tacy normalni w Twoim ujęciu, w Twoim spojrzeniu, według Twoich standardów normalni, znormalizowani do Bożego Królestwa, <grytanie> ociostani z tych wszystkich masek, z tych wszystkich skorup, różnych dziwac, które przylgnęły do nas przez lata. Chcemy, żebyś nas uzdrawiał pod tym względem. Żebyśmy mogli patrzeć ludziom w oczy, żebyśmy mogli być spokojni, żebyśmy mogli być łagodni. Żebyśmy mogli być tacy, jakimi jesteśmy po prostu. Żebyśmy mogli być błogosławieństwem. Szlifuj nas jak kamienie szlachetne. Szlifuj nas, ulep nas z gliny na nowo. Ociosaj nas z tych nierówności, z tego błota, które przylgnęło do nas, które nie jest gliną, które nie jest z nas. Z tych sztuczności, które, które są w naszym zachowaniu, w sposobie myślenia, również chcemy być normalni. Chcemy być Twoi, chcemy być tacy jak Ty. Jesteśmy Twoi, jesteśmy Twoimi owcami, Boże. Dziękujemy Ci, że dajesz nam się też poznawać jako ten autentyczny Bóg, który nie udaje, który nie manipuluje, tylko jest jaki jest. Wspaniały Bóg. Amen. Ciekawa jestem Waszych doświadczeń, jeśli chodzi o bycie autentycznym. Czy spotkaliście kiedyś taką osobę, która jest autentyczna, normalna i, i może zrobiła na Was wrażenie? Może też Was wywoła takie pragnienie wow, też bym chciała taka być. Też bym chciała nie udawać, też bym chciała po prostu być sobą, nie przepraszać za to, kim jestem, nie tłumaczyć siebie, nie ubierać siebie w jakieś szatki, tylko po prostu być, być, być sobą kochać siebie kochać Boga, który kocha mnie. I przez to żeście urośli, wtedy, że, przez to żeście się zmienili, zostali uleczeni. Proszę napiszcie w komentarzu, ciekawa jestem waszych spostrzeżeń. A my widzimy się jutro rano.